I witajcie, jestem, witam was w kolejnym odcinku z naszej serii z Murdered Soul Suspect. Śledztwo zagrobów. W poprzednim odcinku odwiedziliśmy szpital psychiatryczny oraz co? Jak to się nazywało? Muzeum. Odkryliśmy jakby motywację, no może nie motywację, ale w jaki sposób morduje dzwonnik? Dlaczego? Jeszcze nie wiemy. Czy? Bo są wiedźmami, tak? Ja nie chcę cię kocie opętać. Co mi z tego przyjdzie, że cię opętam? A, chyba troszeczkę zabłądziłem. Tak troszeczkę, chyba że mogę jakoś się przejść. Chyba że kotem przejdę po prostu. Chodź tu kocie, ale no jak, no jak stąd wyjdę? Gdzie ty, gdzie ten kot był? Kici kici miał, miał. Możesz przeskoczyć to kocie po prostu, czy nie? Nie, nie jesteś aż takim dobrym jumperem. Okej, chyba widzę jak. Nie, nie tak. Dajesz kocie. Spider miał, spider miał. Coś tam dalej było, tak. Kotosław pierwszy okrutny czy coś. Czekajcie, bo tam jest. No teraz pytanie, czy on tam przeskoczy? Nie, ten kot tam nie przeskoczy. Albo chyba, że nie on tędy iść. Ale to jakoś inaczej się idzie. Po prostu tędy. Kościół jest w drugą stronę, Patryk. To się tak próbuje, jakbym mógł to usunąć, ale nie mogę. Okej. Tu jest my life. It's my life. Tu. Coś takiego. Może nie będę śpiewał, to nie. To nie jest dobry pomysł. Okej. Już wiem, gdzie jestem. O, o, coś tam mryga, coś tam świeci. Komuś chyba uciekły dzieci. Ujawnij, ale ja nie mogę po tym przejść, okej. Okej, tak raczej mi się nie uda tego zebrać wszystkiego, ale... Ale co tam? Warto próbować, tu coś jest? Tak jak przy okazji... Latam i zbieram każde gówno? Nie? Nic? Okej. Spoko, szanuję. A to jest My Life. Bon Jovi. No tutaj też będzie fajna akcja, że tak to nazwę. Jest jakaś akcja, jest i reakcja. Cops and criminals get used to red and blue flashing lights. Even after you get numb to them, sometimes they still chill your bones. You can get that feeling that this time they mean something personal.
No to żyć, bro. No, no, Joy, Joy, don't. Damn it. Jak ona niby przeniknęła przez tych wszystkich policjantów? Nie wiem. Aha, bo w poprzednim odcinku zapomniałem powiedzieć, czy mi się to kojarzy. Sneaking up the side staircase. Says she's a friend of the priest. Where's Father McCauley? Is he all right? Just put her in my car. I want to interview her myself. Did somebody remind Broyles that the door's not going to watch itself? Yes, sir. It's a simple question, please. Take it easy on her. Hey, anybody find Baxter yet? Nope. To the station. Drove by his place. Nothing. You know, there's definitely something wrong here. I mean, honestly, have you ever seen anything like this? Half this stuff feels like a goddamn riddle. I don't know. I just seem so demented. Demented? I gotta find this crime scene before they cart away all the evidence. No, przydałoby się. Joy już nie jest w kościele, tak. Fuck you! No chodź tu! Chodź to ci wpierdzielę. Ile tych demonów? Okej, odwróć się. Okej. Okej. Dosyć szybko poszło ich zabicie. Nie widzę więcej duchów, ale widzę to gówno. Aha, to jest policjant, dobra. To jest kolejny, ja bym chciał jeszcze się przy... No może na górę nie widzę potrzeby. Dlatego gliniarza muszę tu przywołać. No, już, idź tam. Iris. Iris. Zmierzczona na śmierć. Nie. Czy to jakieś wybite okno? Nie ma wybitego okna. Miażdżące uderzenie. Okej, zaimprowizowana broń. Kamienie z posągu. Dzwonnik ściga. Ciężkie. Przeciąganie. Aha, nie wejdę. A tu już mi się kończy. Coś jeszcze jest. Tutaj takiego.
Brutalna siła. Aha, jest. Potłuczone. Hospital, she'd still be alive. Don't hold too tight to what's keeping you here. Just remember, this wasn't your fault. I'm sorry. Okej, i siostry udały się na wieczny odpoczynek. What else did he do here? Ale tędy nie przejdę. Tędy tym bardziej. No, drzwi zamknięte. To wchodzimy tutaj. Tu wcześniej było tak głośno. Teraz cisza, jakby makiem zasiał. Jak makiem zasiał, jak już. Były te dwie babki. Siema. Okej, tak szybko, zanim tam pójdę tak przeglądać, może czy coś się tu zmieniło. Widzę, że chyba nic. Okej. Jeszcze jedna łazienka. Ja tu masz tych łazienek, ksiądzu. Okej, tu widzę coś. Sanktuarium. Aha, to już jest ten pomieszczenie. Czy jest to jakiś ślad mordercy? Upada. Przerażona. Potrzebuje pomocy. Wykręcone. Żadnych szans. Pobita ofiara. Obezwładniony. Okej, coś tu jeszcze takiego jest? Przewrócony stół na przykład? Nie? Płyń. Just married. Pan i pani młoda zabici podczas ich wesela. Po ucieczki. Coś jeszcze tu musi być. Tylko nie wiem jeszcze co. Już mi nic nie powiesz. O, o, o.
strzaskane. Dobra. I mamy 8 na 8 wskazówek. Okay, all right, everyone, let's get this picture. We've got to get to the reception now. Everybody, let me through. Hey, oh, my God. All right? Okay. Oh, hey, it's a little. Oh, let me go. Let me go. He's here. Look, you need to back off. Aha, znowu miałem powiedzieć, do czego skojarzenie mam i cały czas zapominam. Uwierz w ducha. Uwierz w ducha, konkretnie ten, no może nie moment, ale może okres, gdzie on z tą, nie pamiętam jak ta aktorka się nazywa, ale z tą taką czarnoskórą. Też medium. Co morderca tu robił? Złamał mu kark? No damn it. Kocie łapki. Okej, ujawnij. Zauważone. Gapi się. Okej. Upuszczone. Wystraszony. Co mordercze to... Tak. I don't think she's the most ideal roommate. A little rough around the edges, but I'm sure you like the room, and in time you'll both get along really well. Don't worry, I can get along with most anyone. Excellent. Well, this is the room. Here we are. Father? What's wrong? Go, go! You came here looking for Joy, but took out Iris instead. This is a friggin' dead end. So where's Baxter? If he's not here, he's got some explaining to do. Well, what about you? You see anything? Hmm? Tutaj pierwotnym celem. O, tu coś jest. Okej, tu jest też jakaś część strychów, na której nie byłem.
Coś jeszcze? Okej, to tego kotła chyba muszę po prostu... I to, co widział kot. Killer dropped something in the vent. Maybe the cat can help get to it. No nawet ja wiedziałem, że to był klucz. Skrakuj tu kotecku. No to daleko poleciał ten klucz. Thanks for the help. No, że wcześniej nie widzieliśmy tego. Klucz nie łyśka. I know that house. Gdzie ja widziałem ten dom? Dom sądu. To logiczne całkiem. Okej, to idziemy. Ja muszę się odwrócić. Więcej demonów. No nie ma, dobra. O. Przejdź tam, panie policjancie. Dziękuję. Bardzo porządnie wykonana robota. Gdzieś powinno być jeszcze jedna ta. A, bo teraz tam nie ma nawet jak się schować. Jedna piła. Ale tam... Dobra, wychodzimy po prostu ciur z tą piłą. Trudno się mówi. I jest się duchem dalej. To chyba może być już ostatni odcinek. Tak mi się wydaje. Teraz idziemy do tego domu sądu. Jak mówiłem, taka krótka seria. Better off this way. The killer was right after you. Oh. What happened in there? He didn't suffer. You're lying. He died protecting innocent people. That's all you need to know. He died because of me. Hey. You know, pleading insanity isn't going to help you much on two counts of trespassing and failing to escape. So you can drop the crazy act, all right? Rex, man, give her a break. You have anything to say for yourself? No? That's what I thought. We'll figure out what to do with you at the station. Why does this keep happening to me? Joy, tell him what we found. They need to know it all. You gotta find a way to convince him. Where are you going? Killer left a clue about the ancient mansion we saw at the museum. Tell Rex about that too.
It's probably the killer's place. Okay, I'll try. A my idziemy do domu sądu. Swat? Serio? Okej, okay. Dom sądu. Joe jest bezpieczna w areszcie. A, ona znowu tu jest. Ale nie możemy nic zrobić, się jednak zbugowało, nie mam pojęcia dlaczego. Troszeczkę pobugowana ta gra, ale... Coś tu jest? No oczywiście, że jest. O, możemy tak przejść po prostu. A tu coś jest? To jest po prostu takie... No takie. No dobra. No to chyba będzie ostatni, bo dom sądu został. Dom sądu też nie jest długi jakiś. Więc no. Kurde, ta gra miała ogromny potencjał i to taki naprawdę wielki. Tylko no troszeczkę go nie wykorzystali. Przewidywalna fabuła, która mimo wszystko jest dobra. No motyw z tym całym, wiecie, duch, medium jest nawet spoko, da się przeżyć. Place you wouldn't dare your worst enemy to go into. O, bardzo ładny dom. Judgment House. Huh. This abandoned place isn't so abandoned after all. Okej, okay, cel osiągnięty. Znajdź na górze. To my tu nie możemy nigdzie chodzić. Aha. Mogę to ujawnić. Okej. Okay. Z prochu powstałeś. Co to jest? Wiersz jeden. Wiersz dwa. Ujawni. Biblioteka czy coś. Ha, tam mamy wejść, ale to zaraz. Usuń. Okej. Widzę, że to jest, to pewnie będą tu demony. Mi się przynajmniej wydaje. Okej. Spoko, to chyba wszystko, co możemy stąd zdobyć, więc idziemy już tam do tego pokoju. Okej. Okay.
careful. Holy crap. This is... Oh, fresh paint. This one's just been done. The witch who flew from her own mother, herself a witch, herself in flight. She'll meet her death like so many other and leave both realms this very night. Oh no, that's about Joy. This looks like the Bell Killer's war room. I should check this all out. Okej, jedną wskazówkę już mamy w postaci tego wiersza. Diabeł mnie zmusił. Burmistrz Tondra nie przyznaje się do winy po oskarżeniu szereg morderstw połączonych z torturami. Przepraszam. Odkryto trzecią powieszoną ofiarę. Przedziwne morderstwa przez powieszenie nawiązuje do haniebnej przeszłości z Salem. Metody mordercy. Przedmioty osobiste. Przeszłość zabójcy. Okej, tylko tam są demony. Na które wolałbym nie wpaść. Okej, ten tu leci. Okej, jeszcze jeden. Fuck. Fuck, nie mam gdzie uciec. I się rozpłynąłem. Nie wierzę, nie miałem gdzie uciec. Jak mnie zauważy w ogóle przez... No i znowu zdechnę. Nie miałem... Kurde, bo on... Zaczął mi tego ptaka... namierzać zamiast... Kurde, tego gnoja... parszywego. Idź umrzyj! Voldemort upadł. Okej. Teraz znaleźć sposób na tamtego. To chyba nie wleci, prawda? Okej. Okej, jakoś się udało. Nieznajomy Ronan. Okej, tu coś jest. Z prochu powstałeś. To było najbardziej posrane gówno, jakie widziałem. Z prochu powstałeś. Coś mi osiągnięcie... się pojawiło.
Dobra, dobra, teraz tutaj mówisz, tak? Na dół. Okej. Ujawnij. Zbijesz. Okej. Coś jest, czy nie? Tu widzę, że jest. Kłótnia z Ronanem. Myślałem, że przejdę. Nie ma pata. No popieprzyło was wszystkich z tymi demonami. Już chciałem powiedzieć, że cztery. Cztery! Jak do nich tam podejść w ogóle? Kurde no. Do tego ptaka nie dojdę. Fuck. Okej, jeden mnie zauważył tylko. Okej, idź sobie. Okej. Dwóch, jeden wykończony w sensie. Okej, zostało dwóch. To już będzie prostsze. Ale nie na tyle, żeby powiedzieć, że to będzie easy peasy pizdeczka, tak? O, fuck! Okej. No okej, poszedł sobie. Okej. Nie mam pojęcia, jak ja to zepsułem za pierwszym razem, ale... Pamiętnik sędziego. Okej. No to widzę. Generalnie sporo takiego... Nie wiem, jak mogę tym... Okej. Okej, dobra. No nie było to fajne. Szczerze powiedziawszy. Ten ptak nie pomagał. No ale jakoś się to udało, tak w końcu. Dobrze, panie Bobrze. Jeszcze niżej. Bo są cele. Oh my god, Baxter? I should have been the one that stopped you. Ronan? What the hell is going on, you sick bastard? Why'd you do it?
Why'd you bring back the witch trials and kill all those innocent girls? You think I'm the bell killer? Are you insane? I've never killed anyone. You gotta help me. What is this place? We gotta get out of here. Oh, we gotta get out of here. All of a sudden, we're buds. You need to tell me what's going on here. Okay. So, who killed you? The bell killer, you idiot. But I didn't get a good look at his face. Where's the killer? No idea. He could be anywhere. But when we fought, he said something I didn't understand at all. Wait. The killer actually talked? Not much. But I think I hit a nerve. I told that bastard he'd be dead soon. But he said, I already know death. And then something about his instrument of death will kill again tonight. My instrument of death? But he kills different ways every time. I don't get it. Yeah, me neither. We gotta figure out what that means. Okay. What were you doing here? Following a lead. I never dropped the case. Had this psychic, Cassandra, working with me. And we figured out the bell killer is hunting mediums, like a witch trial execution copycat. At that point, we couldn't let it go, even after Rex demoted me. So that's why you're at the museum. Do you know where Cassandra is? Is she still alive? Last I checked, yeah. I took her to a safe house outside of town. Oh my God, she's alive. I was sure she'd be dead too. Joy would be freaking ecstatic. She shouldn't end up alone. Okay. Cassandra ever bring up her daughter? Wouldn't shut up about her. We looked for Joy for days, but it was too risky. Cassandra has been begging me to track Joy down, but I haven't found her yet. You're not gonna believe this. Joy's been helping me tonight. Figures a cop like you would need help to get this far. You mean like what? The help you got from her mom? You get back to Cassandra. Make sure she's still safe and bring her back to the station. What are we gonna do? I'm gonna quickly check out the cellar and come up with a plan. I hope. Okay. Dexter is not Joy. Okay. Coś tu jeszcze jest takiego? Nie. Okej. Jeszcze jedna. Co tu się stało? Ujawnij. Oskarża. Sądza. Surowy. Okej. You claim righteousness, but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. Okej. Abigail. Błaga, uwięziona. You stood for justice. How is this just? Okej. Jeszcze mam zgaszone światło. Kto to narysował? Coś tu jeszcze jest? Szczerze, nic tu innego nie widzę. Co tu się stało? Tak? Okej.
righteousness, but you know your guilt and cannot deny your punishment is due. I thought you stood for justice. How is this just? The courts are not a place for your murderous whimsy. You are a corrupt heathen. The families of those innocent souls you executed through false accusation of witchcraft will exact their righteous justice tonight. False accusation? What is that nonsense you draw? My mark will burn like a brand in the flesh of this town. If it takes me to the ends of eternity, I will personally make the bell toll for every witch in Salem. Why? The guy who killed me is Abigail. She might be the bell killer. How is that possible? I gotta get out of here and figure out how to track her down. Czy Abigail jest dzwonnikiem? No to będzie długi odcinek, tak myślę, że z godzinkę potrwa. Okej, dokąd Abigail zabrałaby? Narzędzie zbrodni. Brytańska szubienica. Instrument of death, meaning her death, where she was killed. The gallows at the museum. Hang on, kid. Będą się tam iść sam, czy? Zbadaj krywkę dzwonnika, ukończymy raczej sam, dobra. Dostań się do muzeum. Zero demonów i... O tak. Miasteczko, wyjdź. Dungeon. Okej, teraz szybko do muzeum. I to kończymy. Muzeum jest ostatnim etapem tej gry. Ale czy trafię za pierwszym razem tam? To już jest inne. Pytanie, dobra. Z moimi umiejętnościami orientacji w terenie może być ciężko, ale... Ale mam nadzieję, że dam radę. A nie, dobra, za pierwszy poszło. Easy. No tam coś wyskoczyło, że... And when the psycho trying to kill someone pretends there's justice behind it, that just makes it all the more twisted. Że to ostatni etap i nie będzie można wrócić czy coś takiego. Dostań się do muzeum. Joy! Ronan, help! Not another step. No, not you, Rex. This has nothing to do with her, Abigail. Oh, but it does. For 300 years, we have executed the witches who corrupt our fair city. Down there, let's go. Those who try to mask their demonic contract and leverage powers they should never possess. Just like you have. Don't you dare compare me to her!
Put your hands up! Help! Don't do anything stupid. Hands up! Stop what you're doing. Hands up! Do it now! Abigail, stop! Rex, you piece of shit. What are you doing? Not now. This was you. Want you getting closer to the truth. Ronan, do something! Okej, okay, teraz muszę... Hold tight, kid. I'm on my way. Muszę tam zdążyć dobiec. Płyń, co powstrzyma Abigail. Potworny krzyk. Tylko nie mdlej teraz. Okej. Wspomnienia z jej procesu. Time is upon us, Abigail Williams. No. You scourge of Salem. It is time to pay for your sins. This can't be happening. You want to use memories against me? Two can play at that game. I know the truth about your death, but I still don't know the truth about mine. Did you use Rex to kill me? Rex was my most influential. The most respected, the most feared official in town. Of course I did. How could Rex have done it? Rose's killer had blue eyes. Why did it use the same killer for every murder? Huh. Baxter. Why did you kill Baxter? I eventually kill all the killers I use. Especially the ones who get close to the truth. I wasn't close to the truth in the apartment. I wasn't one of your killers. Why did I have to die? Jaki uśmieszek. O, też. Też byłem pionkiem. No. I wouldn't. No. No, no, I wouldn't. How could I? You made me kill her. Okej, wybaczcie. Musiałem.
chciałem wyłączyć. A Abigail. Gdzieś chyba raczej. No. Co? Dobra, zaraz. Wybaczcie. We all got a dark side, sometimes obvious, sometimes not. If we're lucky, we keep our dark side hidden. By law, Rex was a killer. But the law doesn't always see the truth. Fortunately, Joy did. And she would never press charges. She might even help Rex cover his tracks. One thing's for certain. She's a better person than I was at that age. Kid who deserves forgiveness. She's paid her dues. And committing a few small crimes, searching for your mom, well, even the coldest cops would forgive those. Mom! Hasn't been a Bell Killer murder since the night Abigail met a final end. But the case never officially closed. But memories fade, time heals. With luck, Salem will move on and find peace. Death repays debts, my father always said. Forever I believe that. But truth be told, this life ain't over until you're honest about what you owe. Set everything right. Settle your debts. Only then can you move on. Ronin? Tak, i tak oto kończy się gra Mordred Soul Suspect, wyprodukowana przez Square Enix, albo wydana, albo wyprodukowana i wydana, nie do końca pamiętam jak to było, ale tak, właśnie, nie mogę tego pamiętać. Ukończyliśmy grę, która dobrze żarła, no i się skończyło. Króciutka gierka z nawet fajną, fabułą, która była przewidywalna. No i tak jak mówiłem chyba w pierwszym odcinku, czy w drugim, że już na początku poznajemy głównego złego, co było dosyć logiczne, że to ona będzie. I co? I co jeszcze? Walka z demonami była zbyt upierdliwa, zbyt dużo ich było. Nie została za ciekawie zrobiona i bardziej irytowała niż jakoś tak była emocjonująca. Nie można było wybrać poziomu trudności, więc domyślam się, że jest to takie coś a la normalny. W sumie nawet nie wiem, w jaki sposób można by było to zmienić tą całą... jak to się nazywa, ten cały poziom trudności. Generalnie trzeba się uczyć na pamięć. To jest, znaczy, to jest bardzo takie ułatwienie, te mapki, minimapki i tak dalej w grach, ponieważ kiedyś trzeba było samemu sobie rysować mapki, czy pamiętać drogę, ale w obecnych czasach już to jest, już to zrobili, ułatwili tak graczom życie. Więc myślę, że tutaj też by się przydało, bo jednak ja mam taką orientację w terenie, że ja się często gubię. Nawet jeśli znam to miejsce. No ale. No i w sumie to było na tyle i ja się będę z wami żegnać. Jeśli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie to zapytać, to powiedzcie mi, poproszę, piszcie komentarze. A jeżeli kanał się spodobał i chcecie wiedzieć bieżąco z innymi seriami, subskrybujcie. Cześć i do usłyszenia.